Cześć, witam Cię serdecznie w środzie dla Świeżaka i chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą o takim temacie, może dziwnym dla Ciebie, nietypowym, o kolekcjonowaniu. Chciałbym, żebyś coś przestał kolekcjonować i jednocześnie zaczął kolekcjonować coś innego. Ale o co chodzi? Już przechodzę do sedna, żeby było szybko i żeby się nikt nie musiał szczególnie zastanawiać. Chcę, żebyś przestał kolekcjonować wiedzę, a zaczął kolekcjonować rozwiązania. O co dokładnie chodzi? Jestem pewien, Jestem pewien, że masz zapisanych milion zakładek rzeczy, które na przyszłość chcesz zobaczyć, chcesz przeczytać, bo coś zobaczyłeś, zaciekawiło cię, kliknąłeś, zapis, zapisałeś sobie taką zakładkę, albo zapisałeś do jakiegoś notatnika specjalnego, albo do Instapapera, albo w ogóle jeszcze do jakiegoś innego narzędzia i zapisujesz, 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 zapisujesz. I czasami, być może, nawet, nawet do tego zaglądasz. Przypuszczam, że rzadko. Efekt jest taki, że ta lista jest ogromna, przeczytanego tam jest może z 10-20% i to wszystko. W rezultacie masz takie poczucie, że kurczę, no trochę niefajnie, bo to trzeba by wiedzieć, trzeba by to przeczytać, trzeba by to przerobić i tam z tyłu głowy taki niepokój trochę ci narasta i to takie nie najlepsze uczucie jest. Dajmy na ciebie propozycję, olej to, po prostu odpuść. Czytaj to, co ci jest potrzebne w danym momencie. Jeśli zajmujesz się backendem, masz jakiś problem, nie wiem, z Diango na przykład w danym momencie, poszukaj odpowiedzi dotyczącej tego konkretnego problemu. Ok? Poszukaj, dowiedz się, przeczytaj i wykorzystaj tą wiedzę. Natychmiast wykorzystaj tą wiedzę. A nie linkuj sobie, nie rób sobie kolejnych linków, rzeczy do zapisania, które po drodze jeszcze przeczytałeś. A może mi się to przyda w przyszłości, a może mi się przyda w przyszłości, a to może mi się przyda, a tamto może mi się przyda. Nie rób tego. Jak to można ogarnąć? Można to ogarnąć w następujący sposób, żeby tego niepokoju nie było z tyłu. Jeśli koniecznie chcesz sobie kolekcjonować takie linki, rób to. Nie ma sprawy. Ale rób to w jakimś narzędziu, przy pomocy którego będziesz w stanie notować. Datę powstania takiego linku, ok? Czyli powiedzmy, nie wiem, klikasz sobie link, zalinkuj mi tą stronę, to link zostaje wysłany do narzędzia, na przykład do workflow, gdzie można posortować po datach. Albo jest jeszcze pewnie pełno innych narzędzi, włącznie z pluginami, do, na przykład do Chroma czy do Firefoxa, które pozwalają na zrobienie czegoś takiego. Zresztą nawet nie wiem, czy standardowe dwa lista w Chromie nie daje takich możliwości, żeby sprawdzić, kiedy dany link został dodany. Nie pamiętam, nie korzystam, rzadko korzystam z tego narzędzia. W każdym razie, jak dodasz sobie takie linki, to zadbaj o tym, o to, żeby powiedzmy raz w tygodniu, raz w tygodniu przejrzeć tą listę. I wykasować wszystkie linki starsze niż dwa tygodnie. Wszystkie. Bo jeżeli przez ostatnie dwa tygodnie się z nimi nie zapoznałeś, to znaczy, że nie są ci potrzebne. Po prostu nie są ci potrzebne. Wywal je w diabły. Będziesz miał na kolejne dwa tygodnie linków, których i tak pewnie nie przejrzysz, więc w ogóle po co się tym przejmować. Nie kolekcjonuj wiedzy na zapas. Bo to jest zbędne i tylko ci przeszkadza, i tylko się martwisz tym, że nie masz czasu, że powinieneś. Nie, nic nie powinieneś. Jedyne, co powinieneś, to powinieneś rozwiązywać problemy, które masz w danym momencie. Nie ucz się niczego na zapas, bo to jest w większości przypadków bez sensu. Kompletnie bez sensu. Chyba, że mówimy o całkowitych fundamentach, o podstawach, które będą ci przez całe życie towarzyszyły. Okej, okay, wtedy jak najbardziej. Natomiast w przypadku, nie wiem, typowych frameworków, języków programowania i tak dalej, i nie uczyń niczego na zapas, bo. Nie będzie ci to potrzebne, a może się okazać, że za miesiąc, dwa, trzy, za pół roku czy za rok, jak będziesz tej wiedzy potrzebował, to to, co wiesz, bo kiedyś tam przeczytałeś, może się okazać, że to już jest wiedza przestarzała i zdecydowanie bezpieczniej jest znaleźć odpowiedź w tym konkretnym momencie z aktualnych źródeł, żeby zrobić coś dobrze. No dobra, to to mamy z głowy tą część, kiedy masz czegoś nie kolekcjonować. Ale mówiłem na początku, że chciałbym, żebyś zaczął coś kolekcjonować i chciałbym, żebyś zaczął kolekcjonować rozwiązania problemu. Rozwiązania problemów, na jakie natrafisz. Czyli na przykład w przypadku tego, Biango, o którym wspomniałem wcześniej, masz jakiś problem, rozwiążesz go, znajdziesz odpowiedź, zapisz to rozwiązanie. Bo to jest konkretna rzecz, konkretna rzecz, z którą walczyłeś i rozwiązałeś ten problem, zapisz to. Proszę cię, przygotuj sobie jakieś narzędzie, w którym będziesz to zapisywał. Czy ponownie będziesz używał na przykład Workflow, czy będziesz używał Evernote'a, czy notatnika Windowsowego, czy jakiegokolwiek innego narzędzia, ale postaraj się, żeby to było jedno narzędzie, w którym przechowujesz te wszystkie informacje. Nie rozrzucaj ich po różnych narzędziach, tylko niech to jest jedno narzędzie, najlepiej, które pozwala otagować informacje, które pozwala stworzyć strukturę z danymi, tak żebyś mógł na przykład wrzucić swoje rozwiązane problemy dotyczące Pythona do jednego katalogu dotyczące Yango, do drugiego, dotyczące Java, do trzeciego, itd, i tak dalej, żeby powstała jakaś struktura, którą łatwo jest w przyszłości przeszukać. Dlaczego to jest takie istotne? Bo nasza pamięć jest bardzo zawodna i przeważnie zapominamy, co było problemem, i zapominamy, jak go rozwiązaliśmy. Jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli natrafisz na podobny problem za 3-4 lata, to gdzieś z tyłu głowy będziesz miał: Kurczę, ja już z tym walczyłem, ja już z tym walczyłem, co ja wtedy zrobiłem? I większość z nas nie pamięta, co wtedy zrobiła. Po prostu e, uczymy się tylu rzeczy, e, rozwiązujemy tyle problemów na bieżąco, że zapominamy co, bo, szczegółów tego, co robiliśmy wcześniej. Są osoby, które pamiętają, chwała im za to, że mają taką pamięć, zazdroszczę naprawdę, ja nie mam i większość osób nie ma. Więc zapisuj rozwiązania. Ja na przykład miałem taką sytuację kilka dni temu, gdzie na jednym z serwerów mam problem dotyczący tego, że wątki nagle pożerają 100% czasu procesora. I ja pamiętałem, że kiedyś już walczyłem z takim problemem. Jakieś 5-6 lat temu. Ale jak ja to rozwiązałem? Co ja dokładnie zrobiłem? Jakich narzędzi użyłem, żeby to zdiagnozować? No za diabła nie pamiętałem. Ale na szczęście w moim notatniczku, w którym mam zapisane rozwiązania problemów, Znalazłem o tym informację, znalazłem dokładne narzędzia, jakie, powinien, jakie powinienem użyć, dokładne argumenty wywołania tych narzędzi i rozwiązanie problemu. No nie stało się trywialne, ale stało się w tym momencie nieporównywalnie prostsze, bo już wiem, od czego zacząć, wiem, od czego wyjść. Nie muszę tego znowu wszystkiego szukać. Więc kolekcjonuj rozwiązania, bo te rozwiązania mogą ci się w przyszłości bardzo przydać i bardzo, ale to bardzo mogą ci ułatwić życie i przyspieszyć. Rozwiązywanie nowych problemów, na które natrafisz. Bo być może nie trafisz na identyczny problem, ale może trafisz na coś podobnego. Do, przypomnisz sobie, że kiedyś już podobny problem rozwiązywałeś, zerkniesz do swoich notatek, zobaczysz, co wtedy zrobiłeś, i być może w głowie pojawi ci się rozwiązanie aktualnego problemu. To bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Więc jeszcze raz, nie kolekcjonuj wiedzy na zapas. To jest bez sensu i tylko marnujesz swój czas. Kolekcjonuj rozwiązania problemów, na które natrafiłeś. Masz problem, rozwiążesz go. Zapisz to. Zapisz to w posegregowanej, boże, posegregowanej, zhierarchizowanej strukturze, najlepiej z możliwością otagowania konkretnych tematów, żeby można było łatwo wyszukać, bo z biegiem czasu ta struktura się zrobi ogromna. Bo codziennie może się okazać, że rozwiązujesz kilka, kilkanaście różnych problemów. Tylko nie myśl sobie, że zapisywanie takich problemów to jest strata czasu i nie zapominaj o tym, bo bardzo często mamy tak, że rozwiążesz problem, a to rozwiązane, to biorę się za następny problem, za następny temat, za następne wyzwanie. Nie. Zrób sobie chwilę przerwy, zapisz to rozwiązanie. Naprawdę uwierz mi, będziesz bardzo szczęśliwy w przyszłości, kiedy ponownie będziesz miał podobny problem i. Błyskawicznie znajdziesz rozwiązanie w swoich notatkach. Tylko teraz uwaga, bo ja wiem, że jak się rozwiąże jakiś problem, to nas strasznie kusi, żeby natychmiast przeskoczyć do kolejnego, żeby natychmiast szukać rozwiązań na nowy, nowego problemu, nowego wyzwania i tak dalej. Ale poświęć tą chwilę, posiąć tę chwilę na jakąś taką retrospektywę, zrób tą notatkę, zapisz co zrobiłeś, jakich narzędzi użyłeś, czego problem konkretnie dotyczył, otaguj to i naprawdę bardzo, bardzo ci się to w przyszłości przyda. Okay? Może nie za tydzień, może nie za dwa, ale za pół roku, za rok. Może nie każda z tych rzeczy ci się przyda, ale wiele z nich tak. A gdybyś, gdybyś na przykład w przyszłości chciał zacząć pisać blog, chciał zacząć pisać vlog, zastanawiał się, co powiedzieć, co napisać, o czym, to zajrzyj do tych swoich notatek i znajdziesz tam tony, tony materiałów, które mogą przydać się. Czy początkującym, czy średnio zaawansowanym, czy nawet pewnie w przyszłości zaawansowanym programistom. Nic tylko czerpać i korzystać, bo to jest twoja baza wiedzy. Twoja baza wiedzy, której ci nikt nie zabierze. I to jest baza wiedzy rzeczy, które przeszedłeś. To jest twoja historia. Ok? Więc zadbaj o nią. I gwarantuję ci, że w przyszłości taka baza wiedzy naprawdę bardzo ci się przyda. Bardzo, bardzo, bardzo. Więc nie lekceważ tego tematu i bierz się za pisanie. Dziękuję ci pięknie i do zobaczenia. Na kolejnym odcinku pewnie piątek. Pa, pa.